Witam. Dzisiaj porozmawiamy o parach w Naruto. Zapraszam. Standardowo chciałbym podziękować wspierającym za pieniądze oraz przedstawiam wam najlepsze komentarze poprzedniego odcinka. Z racji, że moje odcinki wychodzą w niedzielę, a ostatnio były walentynki, chciałbym porozmawiać trochę o parach w Naruto. Wiadomo, że część z nich wydaje się kompletnie nietrafiona, ale niektóre budowały swoje relacje już od czasów pierwszego Naruto i ludzie byliby naprawdę wkurzeni, jeśli okazałoby się, że ten chłop nie jest tą babą albo chłop z chłopem. No bo jak do cholery Sasuke jest z Sakurą, a nie z Naruto? Pary są przedstawione losowo, nie jest to żadna topka od najgorszej do najlepszej. Naruto i Hinata. Jest to para moim zdaniem jak najbardziej trafiona. Otóż niektórzy powiedzą, że w sumie to Naruto nigdy nie interesował się Hinatą, a w sumie tylko ona nim i tym podobnie, ale to nie do końca prawda. W sensie jasne, że nie traktował jej jako potencjalnej partnerki od początku, ale zawsze ją szanował i podziwiał. W zasadzie już jako małe dziecko ratował ją przed innymi małymi zbójami. Później nawet w głównej serii, jak na egzaminie Hinata przegrała z Nejim, to ten obiecał go pokonać. Następnie w Shippudenie, gdy walczył on z Painem, to wtedy ona chciała pomóc mu, a gdy jej się to nie udało, ten ponownie zmienił się w niekontrolowaną bestię. Finalnie powstał nawet film przedstawiający ich całą relację, który bardzo miło wspominam. Powiem tak, dla niektórych mogło być to naciągane, jednak ja całym serduszkiem popieram tą dwójkę. Sam osobiście jako dzieciak kibicowałem Hinacie, żeby jej się w końcu udało z tym Naruto. Sasuke i Sakura. Jeśli ktoś nie znalazł mojego kanału właśnie w tej chwili, to może wiedzieć, że nie przepadałem za Sasuke przez większość czasu, a za Sakurą to już w ogóle. I szczerze mówiąc, myślałem, że gdy nagram odcinek o tym, dlaczego ta dwójka do siebie nie pasuje, to ludzie zjadą mnie w komentarzach. Tymczasem znaczna większość przyznała mi rację. Mówiłem tam m.in. o tym, że twórca Boruto nie miał pomysłu na to, kogo z kim połączyć, a uznał, że każdy potrzebuje drugiej połówki. Mi osobiście jakoś ta relacja nie siada. Sasuke nie pasuje ogólnie do związków, a już w ogóle do Sakury. Jak ktoś to napisał w komentarzach, zrobił jej dziecko i se poszedł. No trochę tak jest. Osobiście mega bym szanował twórcę Boruto, jakby się okazało, że Sasuke ciągle udawał miłość do Sakury tylko dlatego, żeby odbudować klan. Shikamaru i Temari. Proszę państwa, choć miałem nie przedstawiać jakiejś topki, to według mnie to jest najlepsza para w Naruto ever. Ich relacja zaczęła budować się bardzo wcześnie w tym uniwersum. Pierwszy raz w sumie spotkali się na arenie, gdzie walczyli przeciwko sobie i on jak i ona wykazywali się inteligencją. Doceniali przeciwnika i w zasadzie pomimo tego, że Shikamaru się poddał, Temari uznała go za niezłego przeciwnika. Nawet jeśli to była dla niego tylko zabawa. Wtedy jeszcze nie wiedziała, że kiedyś będą się tak bawić, że będą mieli syna. Tak czy siak, przez całe Naruto i Shippudena ich ścieżki będą się jeszcze wiele razy krzyżować i super, bo nadaje to sens ich relacji. Sai i Ino. I tutaj mam mega zagwozdkę. Nie wiem jak to ocenić, bo z jednej strony podoba mi się to, że są razem, z drugiej strony nie jestem pewien, czy było to tak dobrze wytłumaczone. W zasadzie jeśli by obejrzeć kilka pierwszych odcinków Naruto, a później dowiedzieć się, że Ino jest kimś innym niż Sasuke, można by uznać, że to niemożliwe. Ale ona przez cały ten czas do końca Shippudena powoli przestawała walczyć o Sasuke, tak jakby o nim zapominała. Dodatkowo zajmowała się bardziej wyglądem i nie była jakąś wybitną kunoichi, za to Sai był świetnym shinobi, ale nie posiadał za bardzo ludzkich cech. Koniec końców wychodzi na to, że znaleźli kogoś, kto wypełni ich braki i dzięki temu będą wspólnie się rozwijać. Jeśli uważacie inaczej, to dajcie mi znać proszę w komentarzach, bo w sumie najbardziej mnie ta para interesuje. Choji i Karui. Może nie cierpię tej pary ze względu na to, co udało im się razem stworzyć. Tfu. Ale z drugiej strony próbuję sobie przypomnieć jakiekolwiek ich spotkanie poza Boruto. Mam pustkę w głowie. Ktoś coś, naprawdę, tak jak jeszcze tą Sakurę i Sasuke mogę jakoś przeboleć, no już trudno, tak tutaj wydaje się, że oni nigdy przedtem ze sobą nawet nie rozmawiali. Po prostu pojawili się od tak i bum, stworzyli gówniaka. Dosłownie. Tak jak w anime nie przeszkadzają za bardzo, bo nawet za często się nie pojawiali do momentu, do którego oglądałem Boruto, to wychodzi na to, że jakby przyjrzeć się z boku, to jest to najbardziej zagadkowa kwestia.
No chyba, że dostaliście jakieś filery o nich, o których ja osobiście nie wiem. Rock Lee i Ten-Ten. Spokojnie, nigdzie to chyba nie zostało potwierdzone, a jedynie ludzie, którzy to oglądają, robią teorie o tym, czy to oni są rodzicami Metala. Być może nigdy się tego nie dowiemy, ale jeśli tak by miało być, to muszą zrobić solidne podwaliny tego związku, bo nie widzę Rocka Lee jako opcji zastępczej dla Nedziego, który był crushem Ten-Ten bez dwóch zdań. Nie mówię, że to byłby tragiczny związek, trzymam tylko kciuki tym, co oglądają Boruto, żeby to love story nie było spłaszczone tak jak poprzednicy. Osobiście pisząc ten odcinek doszedłem do wniosku, że twórca albo chciał brzydko mówiąc wejść wszystkim w dupę, albo to widzowie byli mega genialni, bo chyba wszystkie najpopularniejsze shipy z czasów, kiedy jeszcze nie było wiadomo kto z kim będzie, potwierdziły się. Poza oczywiście Ten-Ten i Nedjim, bo no ten se umarł. Przejdźmy może teraz do tych par, które były nam ukazane jako już nawet w pierwszym Naruto czy w kontynuacji. Minato i Kushina. Jest to w sumie kolejna bardzo fajna historia pary, która według mnie pasuje do siebie idealnie. Nie zostało nam to przedstawione jakoś obszernie, ale nie wiem czy jest tu ktoś, komu taka kolej rzeczy się nie podoba. Osobiście, gdy oglądam AMV-ki, ich historie albo ogólnie sceny z ich udziałem na YouTubie, to nie widzę żadnego innego rozwiązania dla tej dwójki. Być może dlatego, że nie mieliśmy za dużo alternatyw, dlatego że nie znaliśmy praktycznie nikogo z tamtych czasów w ich wieku, ale mi to ani trochę nie przeszkadza. Dan i Tsunade. Kolejna historia dwójki, która się ze sobą połączyła. W zasadzie mało o nich wiadomo, ale koniec końców można uznać tę parę za udaną. Bardziej o nich mówię, żebyście sobie mogli o nich powspominać. Asuma i Kurenai. Historia w Naruto i Shippudenie nie była nawet blisko ich postaci. W zasadzie to Kurenai praktycznie nie jestem w stanie sobie przypomnieć. Za to Asuma zawsze wydawał się jakiś spoko, jeden z lepszych senseiów. Jak się okazuje, niejednokrotnie oni na siebie wpadali i spędzali ze sobą czas. Może nie była to jakoś bardzo rozbudowana historia związku, ale jak najbardziej pozytywna. Szkoda, że Asuma zginął, a jednocześnie powoduje to, że ich relacja w mojej głowie na zawsze pozostanie dobra i niezmienna. Ogólnie poza tym wszystkim, co opisałem przed chwilą, jeszcze dostaliśmy wiele jednostronnych uczuć i było tego naprawdę multum. Część przedstawię, a o części tylko wspomnę. Naruto i Hinata. Ponownie, Hinata była zakochana w Naruto, a on tak średnio. Na szczęście zostało nam to fajnie przedstawione. Sasuke i Sakura. Tutaj już o tym powiedziałem, ale dodam jeszcze raz. Sakura była zakochana w Sasuke, a ten jakoś tak w ogóle. Neji i Ten-Ten. Nie dało się nie zauważyć, że Ten-Ten była friendzonowana przez Nejiego i tak jak już wcześniej wspomniałem, średnio sobie wyobrażam Rocka Lee jako partnera Ten-Ten, chyba że właśnie pocieszałby on ją po stracie tego Nejiego. Tak czy siak, bo odbiegamy od tematu, Neji nie był jakoś szczególnie zainteresowany Ten-Ten. Przynajmniej takie odnoszę wrażenie. Jednak mimo wszystko, gdyby nie jego śmierć, ten związek miałby już jakieś podwaliny i mógłby być całkiem spoko. Jiraiya i Tsunade. Wszyscy dobrze wiemy, że nasz ulubiony Erosenin podkochiwał się w Tsunade i mimo, że ta jakoś nie odwzajemniała jego uczuć, w sumie co nie jest dziwne, bo w końcu była zakochana w Danie, tak moim osobistym zdaniem ten związek miałby sens. Ale po pierwsze okazało się, że Tsunade ciągle tkwi w przeszłości i nie poszła naprzód, ciągle trzymając się tego, że kocha Dana, pomimo tak wielu lat od jego śmierci. To jest jak dla niej nie do końca logiczne. Okej, jeszcze rozumiem, że kochała gościa, on se umarł i uczucia zostały, ale to wcale nie znaczy, że nie może iść naprzód, związać się z kimś innym. Być może to by się tak potoczyło, gdyby nie fakt, że niestety Jiraiya zginął. Sasuke i Karin. Nie da się ukryć, że bardziej lubię Karin niż Sakurę. Są dość podobne w niektórych zachowaniach, ale mam słabość do okularnic, okej? Pomijając już to, to jakby spojrzeć chłodnym okiem, to Karin była w najtrudniejszych momentach życia Sasuke, a nie Sakura. Na serio. Sakura uczestniczyła w jego życiu jako dziecko, które nawet nie miało dobrze rozwiniętego umysłu, co dopiero gadać o jakichś tak wielkich rzeczach jak miłość. Karin za to była przy nim, gdy ten potrzebował pomocy. Dała mu się nawet gryźć, by ten mógł się uleczyć, czego nie robiła dla nikogo innego.
Nie uważam, że ich związek przez to ma jakieś świetne podwaliny, bo ona trochę jak Sakura kochała go za nic i dałaby się za niego pociąć, tymczasem on by na to zezwolił bez większego problemu. Nawet sam prawie zabił i jedną i drugą. Tak czy siak zdecydowanie widziałbym ich razem, tym bardziej na korzyści, jakie idą z posiadania genów Uchiha i Uzumaki. Yahiko i Konan. Kolejny friendzone, gdzie to kobieta jest zakochana w gościu. Wytyfy Kishimoto, co ty robisz, powinno być na odwrót. Anyway, podobnie jak z Danem i Tsunade, w zasadzie tylko przypominam o tym, bo nie zostało to jakoś mocno rozwinięte z tego powodu, że nie zdążyli. Obito i Rin. I tutaj bez dwóch zdań to jest najważniejszy friendzone w całej serii. Gość, co mu dziołchę zabito, Obito. Jego uczucia do niej spowodowały to, że stał się tym, kim się stał. I mimo, że to było mega mroczne i smutne, to jak najbardiej wspominam to epicko. Co do samego związku tej dwójki, szczerze mówiąc, jakoś mam dziurę w głowie. Ale z drugiej strony, Rin to była dla mnie taka dziewczyna, co traktowała i Obito, i Kakashiego na równi. Może gdyby żyła, to byłby pierwszy w historii Naruto związek dwóch gości z jedną dziewczyną. Na pewno byłoby to interesujące. Rock Lee i Sakura. Ja osobiście nie uważam tego uczucia nawet za jakąś prawdę. Nie widzę nawet Rocka Lee jako chłopaka kogokolwiek, bo jest postacią prześmiewczą. Nie nazwałbym nawet tego friendzone'em, a bardziej chłopakiem, który chciał się przypodobać jakiejś dziewczynie. Naruto i Sakura. Jak na tak okropną osobę, jaką była Sakura, miała ona adoratorów. Ale tak jak w poprzednim przypadku, była to nawet nie miłość, tylko jakieś lekkie zauroczenie. Jak się okazało, nieszkodliwe, bo Naruto zauważał to, że Sakura chce bolca Sasuke, tak więc kwestia uczuć do niej raczej z czasem zanikała. I dobrze. Zapewne jest jeszcze trochę związków, które pominąłem, jest tego naprawdę, naprawdę sporo, a wolę wymienić te najważniejsze albo te, o których cokolwiek pamiętam, a nie gadać o tym 2 godziny, nie mając zielonego pojęcia o różnych postaciach. To by było na tyle, zapraszam po kolejny odcinek jak co tydzień w niedzielę oraz wbijajcie na mojego Discorda i fanpage'a, linki w opisie. Nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć!